Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Pamiętacie, w jednym z odcinków mówiłem, że to jest jedyne Lamborghini, na które mogę sobie pozwolić. I to prawda, nic się nie zmienia. Tym mogę sobie tylko pojeździć. No i wykorzystamy to, że ta torba mieści się do przedniego bagażnika. Pojeździmy dzisiaj, ale nie pojeździmy wolno, bynajmniej, i nie pojeździmy sami. Będę jeździł z pasażerami na Uberze w Lamborghini Huracan Evo Spider. Przepraszam, pani Monika? Ja jestem pani kierowcą. Ten drugi samochód jest ze mną. Ja mam tylko jedno miejsce, tam są dwa. Zapraszam jedną osobę do siebie. A czemu taki samochód? Taka promocja, można powiedzieć. Nie mogę. Jezu. O, to dla mnie? Nie, dla mnie. Nie. Aha. Kurde, tylko was jest dwoje. A, ty nie jedziesz. Niestety, panie Patryku, kobiety mają pierwszeństwo. Tak, serio, jestem waszym kierowcą, a pan pojedzie z nami, bo drugie auto też jest ze mną. Ja chcę! Zapraszam! Aż mi głupio, może zaraz pan ekscytowałam się teraz. Ale ma pani piękny listek. Tak, myślę. Przytrzymam. Dzięki. Cześć, Olga, jestem. Robert. Miło mi. Jesteście razem? Z Patrykiem? Już nie wiem. Teraz. No właśnie chciałem spytać, okej. Masz świetną dziewczynę. A jakie masz ładne perfumy. Dziękuję. Z piwem, tylko nie otwarte. Nie, nie, zamknięte. Jeździłeś kiedyś takim autkiem? Nie, nigdy. To bardzo dobrze się składa. Masz pasy? Mam. I kamowanko, trzymasz się? Trzymam. Niestety nie znam cyrylicy, nie przeczytam twojego imienia. Tu się zgadza wszystko, tak? Tak. Jesteś z Rosji, z Ukrainy? Z Rosji i z Ukrainy. A nie, z Ukrainy. Z Ukrainy. Robert, miło poznać. Filia. Ciężko miałeś noc chyba. Pasy masz? Nie, proszę, proszę. Kolejny przejazd. Ale my musimy dwie osoby. Zmieścimy się jakoś. Nie, to jest najmniejszy problem. Ale ja. Co tu się dzieje? Sandra? No to zapraszam. A czemu takie nietypowe auto miał być Opel? No takie nietypowe, dali mi taki samochód, ale to tylko jeden dzień. Ale mamy tylko jeden bieg niestety. Tylko tak możemy i to jest maksymalna prędkość. Nie, to zajebiście. Niestety nie damy rady inaczej. Nie no, żartuję! Wszystko działa! Wow, szczerze, no. Powiem, że to jest lepsze niż koncert Maty. Serio. Byłeś na koncercie? Byłem. To jest lepsze niż wszystko. To jest lepsze niż koncert Maty, to jest lepsze niż cokolwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Mchamy jak świeczkę na torcie. I jedziemy dalej. Kurde, się znów zero. Dzięki, wszystkiego dobrego. To nie było wczoraj. Gdzie jedziesz? Na randkę. Na randkę? Kurde, to muszę... Może zamkniemy dach? Właśnie. Nie, no to ja muszę dbać o twoją fryzurę. A dziękuję ci bardzo. Nie ma kursów teraz, troszeczkę przerwy sobie zrobię, ale to też dobrze, bo mam dla was mega, mega mocną wiadomość, która dosłownie wbiła mnie w fotel. Dziś rano dostałem maila z Helpfinds z podsumowaniem naszej dotychczasowej współpracy. Łącznie z mojego polecenia zgłosiliście do nich szkody zaniżone o ponad 1 200 000 zł. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Helpfinds to firma, która dopłaca do odszkodowań, na przykład po stłuczce czy wypadku. Ja sprawdziłem to na własnej skórze, więc wiem, co polecam. W moim przypadku to było 3 500 zł. Już nie raz wam o tym mówiłem w niejednym materiale. Ale no jak widać, z dobrym skutkiem, bo sami korzystacie z tego. Do tej pory cały czas dostaję bardzo wiele wiadomości od was, na Instagramie szczególnie, o tym, że pomogłem, że dzięki i tak dalej. I naprawdę bardzo się cieszę, bo to jest wasz pieniądz, więc schylcie się pod wasze pieniądze. Jeżeli ty w ciągu ostatnich 3 lat miałeś stłuczkę, wypadek, kolizję i tak dalej i nie korzystałeś jeszcze z Helpfinds, to koniecznie sprawdź, czy twoje odszkodowanie nie zostało zaniżone. Aby to zrobić, kliknij link pod filmem i uzupełnij prosty, bezpłatny formularz, no i sprawdź, ile ty kasy masz do wzięcia. Lecimy! No czuję, jest poranek, a ja już czuję piwko w tym... W organizmie. W organizmie i w powietrzu. Przyspieszenie. Wyski, to jak się w ogóle podjarałem. Ja jestem trochę blachara, lubię samochody. Tak? Poważnie? Robimy zdjęcie? No raczej. To tak między nami, długo jesteście razem? Za długo, i czas na zmiany. Aha, w ten sposób, dobrze.
Ekstra, zrobiłeś mi dzień. Tam. Pozdrawiam. Najlepszy Uber w Polsce, pozdrawiam. To są po prostu, to jest niemożliwe. Jestem w chuj napalony, ja kiedy... Napalony na mnie? Nie, ja napalony jestem. A, skuty. Tak. O stary. Tak. No bo ja pierdolę. Często palisz? 17 godzin. Tutaj mamy tunel i są strady. Posłuchajmy, jak brzmi. Ja pierdolę. No to jak takie słowa, to jeszcze raz. Przepraszam. Ostatni raz. Sarka, słuchaj. I teraz tak, mamy dwie opcje. Wolno, czy szybko, czy super szybko. Mogę powiedzieć. Dobra, nie odpowiadaj, nie odpowiadaj. Ukradłem ten samochód Okay. Mojemu dobremu przyjacielowi. Spokojnie, komu nie powiem. Wczoraj poszedł mocno w melarz i on nie wie, że ja mam te kluczyki. Najlepsze uczucie jest, jak sobie zredukuję. I to jest dobre uczucie. Kurde, ja nie zarabiam żadnych pieniędzy z tego. No to ja chujowo, ty nie umiesz pracować. Nie umiem pracować, nie? Ukraińcy lubią, umieją pracować i zarabiać, co? No, ja muszę się... Znam kilku, muszę się nauczyć, kurde, takiego drygu do pracy, żeby zarabiać te pieniądze. No 24. To wezmę od ciebie stówkę. Wezmę od ciebie 200 zł. Tak. Naprawdę, no ci to w porządku. Masz 2 stówy? A? Masz 200 zł? 200? No. Przepraszam, nie, bo 200 zł. No 20 zł. Nie no, 20. Gdzie? 20 to już spaliłem. Zanim dojedziemy tam. 2 stówki, będzie dobrze? Nie wiem, na. Naucz mnie zarabiać. Dobra, fajnie tak od zapłynąć. 5, 4, 3, 2, 1. Nie zamilkliśmy. Jestem ubezpieczona, ale za mandaty nie płacę. Jakie mandaty? Przepisowa jazda. Ty palisz. Co palę? To co myślę? No, co to myślę też? Nie palę. Nie palę. Znaczy nic nie palę generalnie. Lepiej palić gumę niż fajki, stary. Nie pal tego gówna. Gumy? Gówna! Nie pal. Z tym dachem to chyba nie będziemy tak wiecznie jeździć, co? No nie, no pokażmy się. Pokażmy się światu. Jak słońce to kapią. Jak pan ktoś teraz zauważy, to może się kapnę, kim pan jest, bo coś mi tu nie pasuje. Trzymaj się czego chcesz. Czego chcesz? Trzymaj się! Nie zmieniłem biegu! Szalony jesteś! Szalony naukowiec! Przepraszam, nie wyczułem pedału. Pedałów nie wyczułem. Ale mega! I co, jakie plany na wieczór? Dzięki, zrobiłeś mi dzień. Nie wiem, będę wszystkim opowiadać. Zaraz zadzwonię do mamy. Poważnie, aż tak? No serio, bez kitu. Jestem taka zaskoczona, mówię ci, że się popłakałam. Bardzo dziękuję za przejażdżkę. Dziękuję, naprawdę. Jestem totalnie zaskoczona, wzruszona i było wspaniale. Patryk! Przegrałeś życie. Było doskonale, zajebiście, także dzięki. A! Czuję, że Patryk jest trochę poszkodowany w tej sytuacji. To wiem. Co? Krótka rundka? No chyba tak. Niesamowite, ile to radości daje. Nie wiem czemu, naprawdę. Super. Ja nie jestem dla ciebie konkurencją, bo to nie moje auto. Zupełnie. To co, gotowy? Podoba się? No tak. W ogóle się zastanawiałyśmy z dziewczynami, czy wziąć panka, bo jest taka, mam taką aplikację.
edukację. To byłby pani największy błąd życia. Ale mówię, wiesz co, Natalia? Kurde, ja dzisiaj mam jakąś promocję 70%, może tym Boltem pojedźmy. No teraz to promocja 100%. Do następnego. Miłej randki ci życzę. Jak się nie uda, to zwal na mnie, że słaba fryzura. Tak. Cześć, powodzenia, cześć. Miłego dnia. Trzymaj się i do następnego. Piwko, żeby ci nie wypadło. Było super, fajna przygoda. I adrenalina. Wspaniale, naprawdę. Nie wiem czemu, ale tyle radości. Kradniemy Oldze i Patrykowi. Robi robotę. Pierwszy raz siedziałem w takim samochodzie. W przyszłości też będę takiego miał. No, zajebiście było. Było dobrze. Nigdy więcej. Fajnie, fajny kierowca. Zaufanie. Chociaż jest bardzo głośny. Kolor przepiękny. Na zakończenie dnia chciałem się jeszcze dogadać z salonem Ferrari, żeby w następnym odcinku na Uberze pojawiła się Ferrarka, ale to chyba prywatnie muszę z właścicielami dogadywać. Dziś to by było już na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i pamiętajcie o dopłatach do odszkodowań. W opisie macie link do dopłat do odszkodowań od Helpfine, a ja cisnę i z tego miejsca jeszcze bardzo serdeczne podziękowania dla mojego serdecznego przyjaciela Huberta, który udostępnił mi na cały dzień ten samochód. Jadę mu go zwrócić, bo już się niepokoi.